Czołem czołgiści! Oglądacie nowy odcinek Ustawki, czyli najbrutalniejszego programu o czołgach. Dzisiaj naprzeciw siebie staną dwaj rywale z siódmego poziomu, Tygrys oraz Is. Czy może być coś ciekawszego? W końcu wyjaśni się, który czołg jest mocniejszy. Radziecki Is z doskonałymi uszkodzeniami na strzał, ale ze zowatą armatą i słabym zasięgiem widzenia. Czy może niemieckie kwadratowe pudło na gąsienicach? Pudło? Powiedziałeś kwadratowe pudło? To Panzerkampfwagen 6 Tiger, legendarny łowca, postrach wszystkich czołgistów w Europie. Mapa Miasto Duchów, klasyczne zasady. 15 groźnych arcydzieł niemieckiego przemysłu pancernego przeciwko 15 radzieckich miażdżycieli marzeń, które liczą na trafienia w ruchu. Walka bez amunicji specjalnej ani zajmowania baz. Zobaczmy, kto zwycięży w uczciwym boju. Niecelna armata, która strzela gdzie chce, całkiem niezły pancerz i jako taka dynamika. Za to właśnie kochamy Isy. Świetnie nadają się do szturmów czołowych z okrzykiem na ustach i strzelaniem na wiwat. I do niczego innego. A Panzerkampfwagen 6 to idealny czołg dla każdego pancerniaka. Celny, szybkostrzelny, z dobrą penetracją i stabilniejszą siłą ognia. Tygrys to coś w stylu niszczyciela, tylko z wieżą i dużą wytrzymałością. To także koszmar wszystkich grających i sami. Nie martwcie się niewielkimi stratami drużyny niemieckiej, zostały one odrobione z nawiązką. Zza każdego zniszczonego Tigera wyjeżdżają jego pobratymcy, żeby mocnymi strzałami pomścić kolegów. Isy mają przewagę w mieście, bo przecież świetnie sobie radzą przy osłonach i na bliską odległość. Za to Tygrysy zniwelowały tę stratę atakiem skrzydłami, bo z kolei są lepsze przy wzniesieniach i na dużym dystansie. Taka przewaga taktyczna to jest właśnie połowa sukcesu. Można by to puścić na Discovery. Drapieżne koty okrążają bezradne ofiary. Jedni zasiądą za chwilę do sytej kolacji, a drudzy się w nią wcielą. Pierwsza runda dla Tygrysów. I co ty na to? A ja na to, że Isy nie bez powodu mają tylu zwolenników. A te twoje Panzer Volkswageny nie są tak idealne, jak ci się wydaje. Na razie Tygrysy wygrały dopiero jedną rundę. Teraz zaczyna się starcie na Malinówce. Spójrzcie, ile tutaj dorodnych brzus. Drużyna radziecka gra u siebie, a RNG będzie jej 16. zawodnikiem. No tak, zaraz polecą wystrzały bez zatrzymywania. Tygrysy może opuszczą lufę o jeden stopień niżej, co przydaje się pod młynem i może częściej trafiają i przebijają pancerz. Ale kogo obchodzą takie szczegóły, gdy można zrobić BOOM za 400 punktów? Czysta, skondensowana przyjemność. Granie Isem to emocje. I z to łzy szczęścia po trafieniu w pikselek z 450 metrów. Albo po prostu łzy. Gdy sputłujesz i w odpowiedzi sam dostaniesz. Ale moi chłopcy mają inne plany. Przecież każdy z tych 15 dowódców jest prawdziwym asem. Tysiące bitew w radzieckich czołgach, gaszenie pożaru na 100% i solidna kłoda przy kadłubie. Wszystko jak należy. Czy tak wyposażona drużyna może przegrać? Presja gry na własnym terenie sprawiła, że Isy za długo celowały i dlatego w nic nie mogły trafić. Patrząc na wynik, nie może być innego wyjaśnienia dla tak druzgocącej przewagi rywali. Po dwóch rundach mamy 2-0.
Można by już ogłosić zwycięzcę, ale dla formalności przejdźmy do kolejnej rundy. Czyli bezlitosnej ściany na ścianę. Tutaj już nie da się trzymać kurczowo odległych wzgórz. Trzeba stanąć do uczciwej walki oko w oko. I zwyciężyć po raz trzeci. Przecież tygrysy mają znacznie więcej wytrzymałości i większe uszkodzenia na minutę. A pojedynczy strzał, choćby i potężny, nie ma tu znaczenia. Chyba że skoordynują cele. I co z pancerzem czy dynamiką? Stawiam tydzień konta premium, że to isy zwyciężą. Głównie dlatego, że mają lepszy pancerz i mogą szybko okrążyć wroga z boku lub wejść w klincz. Umowa stoi. Szykuj nagrodę. Akurat skończę badać Grilla 15. Jak to? Oszustwo! Zobaczycie, zaraz dzwonię do działu pomocy. Albo od razu na policję. To oszustwo nazywa się zapas wytrzymałości i uszkodzenia na minutę. Z tygrysami nie powinno się walczyć oko w oko. Chyba że zależy ci na szybkim powrocie do garażu. Trudne, ale jednak zwycięstwo. Za nami 3 rundy, a przed nami... 1 na 1. Zasady są proste jak gra artylerią. 6 graczy po kolei wjeżdża na arenę i pokazuje, na co ich stać. Wraca tylko jeden. Runda dopiero się zaczęła, a tygrys już ciśnie przeciwnika. Strzelanie przez szczeliny w osłonie to nie jest radziecka specjalność. Spokojnie, niech tylko Iz wyjedzie na czysty strzał. Gruchnie tak, że cała załoga tygrysa będzie mdleć na widok 122 mm. Fakt. Tygrysowi nic nie grozi, choćby i cała załoga straciła przytomność. Armata D-25T i tak nie trafi. W najgorszym razie pocisk zrykoszetuje na jarzmie albo gąsienicy. Pitu, pitu. To dopiero pierwszy z 3 radzieckich gierojów. Może i miał pecha, ale reszcie wszystko wejdzie. A mnie się zdaje, że raczej mają szansę przegrać do zera. Zaraz zaczną zwyciężać. Na razie po prostu zbierali manę. Gry ci się nie pomyliły? Zaraz zobaczysz. W klinczu Is może dać rywalowi nauczkę. Albo i przegrać. W obu czołgach wystaje wieża dowódcy, która w klinczu jest świetnym celem. Ten pojedynek zależy nie tylko od umiejętności, ale i charakterystyk czołgów. Niezupełnie, przyjacielu. Oprócz wieży dowódcy, tygrys w klinczu wystawia na ostrzał swój kadłub. Ależ masakra! Twarzą w twarz. Is zwyciężył w uczciwym pojedynku. I od razu dostał za swoje. Drugi tygrys rozniósł twojego bohatera bez zatrzymywania. Myślę, że z ostatnim też będzie podobnie. Oj nie, ostatni tak łatwo się nie da. Zobaczymy. Tak, i tak będzie z każdym. Is pokonał przeciwnika, a przez pancerz dostał tylko raz. Zwycięstwo tuż, tuż. No raczej nie. Ostatni tygrys nie odpuści i pewnie korzysta ze swojej przewagi wytrzymałości. Is lepiej się rusza, więc łatwo go nie przechytrzysz. Zgoda, ale obiektywnie patrząc, to tygrys ma większe szanse.
Drużyna Isów rozstrzelana przez celne 88-mm armaty. Czyste i bezdyskusyjne zwycięstwo. Panzerkampfwagen 6 dowiódł, że czołgom ciężkim potrzebne jest coś więcej niż siła jednego strzału. Tygrysami po prostu nie można pchać się na ślepo w największy młyn. Mamy nadzieję, że każdy wyciągnie odpowiednie wnioski. A na dzisiaj to już wszystko. Piszcie komentarze, klikajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a my lecimy szykować nowy odcinek. Cześć!